Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nagrywam to w ostatni dzień karnawału. Jutro środa popielcowa. Nie wiem dlaczego, jaka pokrętna logika kieruje tymi, którzy nazywają te imprezy ostatkowe śledzikiem. Bo przecież to właśnie przez post jedzono kiedyś tylko solone śledzie. Bo w Polsce za dużo tam ryb nie mieli, to jedli solone śledzie, nie? Więc jest to totalna aberracja. Na ostatki się jadło po prostu mięcho. No to ja wypiję takie mięcho piwne, czyli risy. Risy, barrel age, na bogato po prostu jedziemy. One w zasadzie powinny wystartować wczoraj w tym, w tej ankiecie, ale po prostu zapomniałem. Zapomniałem o nich, no ale mówię, jak nie wystartowały, to nie ma tego złego, spróbuję teraz. Dimitrija kupiłem dopiero co, natomiast tę tutaj paczuszkę dostałem na którymś festiwalu warszawskim. I powiem tak, jeśli Zawisza Czarny już nie będzie, tylko będzie zamiast niego Dimitri, to nie idźcie tą drogą. To jest najgorsza w ogóle decyzja, jaką można było podjąć. Jeżeli one będą występowały równolegle. Chociaż, no nie wiem, no bo to był w beczce po Bourbonie, ten Zawisza Czarny i zakładam, że ekstrakt też był podobny. Już nie pamiętam, jaki on miał ekstrakt. A to jest też po Jacku Danielsie, no czyli no, jeden grzyb, nie? Whisky Jack Daniels, Tennessee Whisky, czyli Bourbon tam potrójnie filtrowany i leżakowany tam. Bla, bla, bla. Nieważne. Ważne jest to, że jeżeli zamieniono Zawiszę Czarnego z etykietą z Amelinium, no z genialną, na coś takiego, to ja wysiadam. To po prostu nie można. Nie można. Chyba, że to są dwa osobne piwa, które będą występowały równolegle. Jeśli tak, okej. Okay. Znaczy, tak czy owak mi się nie podoba ta koncepcja Dimitri i że 3 tutaj jest, nie? Bo gdyby to miało być tri po rosyjsku, to powinno być Dimi 3. Dimitri. Ale nie kupuję tego. No i teraz też nie wiem do czego to ma nawiązywać. Do ruskiej mafii. No jeśli tak, znaczy generalnie pomysł z tym, że wysadzają beczki, to jakiś tam jest pomysł, ale nie, no jeżeli to zastąpiło, a obawiam się, że zastąpiło tego Zawiszę Czarnego, to ja tego nie przeżyję po prostu, no nie przeboleję tego faktu. I generalnie, jakkolwiek już powtarzałem to przy Anglosasie, byłem za tym, czy nawet radziłem tak Łańcutowi, że te nazwy trzeba zmienić, nie? Że one są za bardzo takie, za mało niosą emocji i w ogóle sensu, no, zaciąg towarzyski. Natomiast pójście w stronę Zawiszy Czarnego to by było super pomysł. Czyli brać jakichś bohaterów narodowych, zwłaszcza, że chyba ich można szargać tam bez konsekwencji, nie? Ich imię. Znaczy, że żartuję z tym szarganiem, ale wiecie, no, nikt nie przyjdzie i nie powie, że a, nie możesz sobie nazwać piwa tam, nie wiem, Zbyszko z Bogdańca, nie? Czy tam, dajmy na to, no nie wiem, Stańczyk. Oczywiście są rzeczy zastrzeżone, nie? Jak wódka Sobieski, podejrzewam, piwo Sobieski. Śliska sprawa, nie? Znaczy oni zwykle sobie zastrzegają na wszystkie napoje alkoholowe, chociaż nie wiadomo, może i nie. No to piwo Sobieski byłoby super. I dla Łańcuta, gdzie ten Łańcut kojarzy się, tak, którym wiecie, Łańcut, coś tam, diabeł z Łańcuta i tak dalej, to ta historyczna, to nie był zły do końca pomysł. Tylko wykonanie było złe. Natomiast ten Dimitri, to on tu jest ni z gruszki, ni z pietruszki. Ale dobra, dość już hejtowania etykiet. Znowu się na mnie obrazi no nieważne. Słuchajcie, kartonik. Bardzo fajny, tylko że no, muszę tutaj jakby popracować nad nim. O, dobra. To jest z jednego kartonu, także to jest wszystko bardzo fajne, bardzo przemyślane.
Tu jest 25. No to może to są dwa różne piwa, ale nie wiem. No, oczekiwałbym tego. No i tu mamy, prawda, szkło. Ludzie. Aha, bo to tutaj jest. Dobra, to wychodzi całe z tym. O. Tak, tak, tak. O. Znaczy, ja wiem, o co chodzi, nie? Ja wiem, że to, ta butelka, ten lak, ta etykieta z ameliniowa, to podraża, nie? I żeby on był może bardziej przystępny, co... ale nie, nie, no to jest... No jednak, ja myślę, że ludzie są skłonni docenić, no, no coś takiego. To jest moim zdaniem, no, małe dzieło sztuki i bardzo dobrze. Szkło bardzo ładne, z łańcuta. Dobra, wyłączymy i je przepłuczę jednak, bo szkoda marnować, znaczy szkoda pić z brudnego szkła. Od razu przyniosłem sobie szkło do Dimitria z Dirber, identyczne, także będą równe ten. No, bo generalnie ten film powstał po to, żebym go mógł porównać, czy to jest to samo piwo, czy jest może lepsze, czy jest gorsze i tak dalej. To jest po prostu... piękne. Bardzo mi się podoba. Data przydatności do 30 czerwca 2018 roku. Co my tu mamy? Russian Imperial Stout Barrel Aged Jack Daniels. Czyli no, jedyna różnica jest taka, że ekstrakt tu jest 25, alkohol 9,5. Tu jest ekstrakt 24, alkohol 11. Ale podejrzewam, że to jest niestety to samo piwo. Znaczy to samo, znaczy że Dimitri jest następcą Zawiszy Czarnego. Mamy tutaj lak. Co prawda on się na szczęście nie kruszy, tylko się tak o. Jakby jest taki miękki w miarę. Nie jest to wosk, jak to niektórzy stosują, ale też nie jest to taki bardzo kruszący się lak. Trochę się kruszy. Nie pa- no, trochę pachnie lakiem. Uda się, czy się nie uda? Dobra, mamy go. O! No dobra, kruszy się. Wydaje mi się, że jest troszkę jest bardziej elastyczny niż ten na Imperium Prunum chociażby, ale jednak się kruszy. Dobra. No pięknie pachnie, pięknie. Jest wanilia, jest czekolada. Więcej czekolady chyba. No, ta butelka też jest świetna. Bardzo niskie wysycenie. Praktycznie zero piany. O, bardzo mocno beczkowe. Bardzo mocno beczkowe. Świetna wanilia z tego bourbonu. Bardzo gładkie, no ale oczywiste, jak nie ma wysycenia, no to będzie gładkie. Gładkie, lekko słodkie, częściowo też od tego Jacka. Tak próbuję znaleźć odpowiednie słowa, żeby opowiedzieć o ciele tego piwa, o tym, jakie jest to body. I nie wiem, na pewno nie jest mocno palony. I na pewno nie jest taki ten, to nawet po barwie widać, że ona jest taka... Chociaż to jest też bardzo mała średnica szkła, także to też może przekłamywać. Ale on nie jest mocno palony. To jest na pewno. Nie jest mocno palony. Jest raczej łagodny. Spróbujmy Dimitria. Kapsel firmowy. Tutaj nie był firmowy, dlatego że to jest w ogóle szeroki kapsel, nie? Zobaczcie. O.
To jest szeroki kapsel. No, ja rozumiem. To na pewno opakowanie jest dużo droższe od tego. Podejrzewam, że kilkukrotnie nawet. No ale sztosy muszą być drogie. Tutaj też mamy praktycznie zero wysycenia. No, szczątkowe jakieś jest. Nie no, jest. Tutaj się uniosło. Dobra, jest. Jest. Barwa, powiem szczerze, tak jakby troszkę... Nie wiem, jak ja w intro naleję do takich małych kieliszeczków. No dobra, prawie taka sama. Identyka w zasadzie. Nie no, tu zdecydowanie bardziej czuć Jacka. Podejrzewam, to są zresztą te same beczki, tylko drugi nalew, więc... Tutaj czuję takie właśnie nuty trochę porteru bałtyckiego, czy trochę, no, risowe, ale nie aż tak mocno waniliowe. O, ale za to jest dużo słodszy, dużo gęstszy, dużo gładszy. Ten jest troszkę taki... smukły, elegancki, super, nie, unikam jak mogę tutaj słowa wodnisty, bo nie jest wodnisty, ale jest taki bardziej smukły, jest taki elegancki, ale paradoksalnie, bo tutaj tylko też mówię, bierzcie pod uwagę, że tutaj na etykiecie różne rzeczy się pisze, nie? Tu jest 9,5, tu jest 11, czyli teoretycznie tu powinno być więcej ciała, ale nie, zdecydowanie więcej jest w Dimitriju. Ale mniej beczki. Zdecydowanie mniej. Jest. Jest. Jest wanilia, ale tu jest dużo więcej. Dużo więcej. Powiem tak. Jakbym tego nie pił, to na pewno ta ocena tego Dimitrija byłaby wyższa. Natomiast no, w porównaniu zdecydowanie jednak Zawisza Czarny go pokonał. Pokonał go. Mimo, że ma mniej ciała. Nie no, też jest dobry. Też jest bardzo dobry, tak. No powiem tak, no świetne piwa. Świetne, oba piwa świetne. No oba piwa można nazwać sztosami. Tego bardziej. Tego trochę mniej, ale jednak bardzo dobre, bardzo dobre. Dobrze ułożone, niealkoholowe, z wyraźną beczką, przy czym w Zawiszy Czarnym wyraźniejszą. Natomiast no, podejrzewam, że ci, którzy patrzą na cenę, no to tutaj to jest po prostu, jak to powiedzieć, no, gardło tym sobie podrzynam, nie? Bo tak, jest pół litra, ono kosztowało, ja nie pamiętam ile, ale na pewno dużo mniej niż to, więc no... w kategorii stosunek cena do jakości to na pewno... Dimitri bije Zawiszę tutaj na głowę. Natomiast z kategorii jednak obiektywnej, tylko i wyłącznie smaku, aromatu, mimo że lepsze ciało ma Dimitri, to jednak stawiam na Zawiszę Czarnego. I zaklinam Was w tym łańcucie, żebyście tego Zawiszę przywrócili. No. Żeby to nie może zastąpić tak, no, jakiś Dimitri. No. No, ale okej. Okay. No i powiem tak jeszcze odnośnie tego, tu jest bardzo słabo widoczne, że to jest Barrel Aged. Jest napisane Russian Imperial Stout BA, ale tego prawie nie widać. To naprawdę no, troszkę trzeba wincy tak agresywnie tego Jack Daniels, gdzieś tutaj ten, no bo tak to... No i co, do czego się jeszcze jednego czepię? Nalewaj do Stout Glass. No kurde, nie. Stout Glass został zaprojektowany do piw w stylu dry stout, względnie foreign extra, czyli piw
które są dosyć sesyjne. No to jest jednak szkło bardzo podobne do IPA Glass. Risa pijemy albo z teku, albo ze sniftera najlepiej, czyli czegoś na kształt koniakówki, ale nie kurde ze stout glasa. No proszę was. Znowu tutaj Grzegorz Chorostecki, jak to usłyszy, to się zdenerwuje. No trudno, no trudno. Mówię jak jest. Nie może być proponowany stout glass do Risa. No kto pije Risa w tym? No może dnonik jeszcze. Snifter. Snifter, kieliszek, teku, okej. Także ja się nie zmartwię, jeżeli Dimitri by zginął w wybuchu beczki, tak? I wróciłby Zawisza Czarny, nawet jakby on by miał być półlitrowej tej, nawet jakby miał być taki, nawet jakby miał być nie okulary, podaję w ogóle temat, tylko takie od przyłbicy wizerunek gościa, który tam napiera z lancą, to ja jestem za Zawiszą Czarnym, no. Zresztą Zawisza Czarny, no to jest, to wszystko tu pasuje. Nie róbcie tego błędu, no. Zawisza, genialne opakowanie, dorównujące mu piwo, genialne piwo, bardzo fajne. Trochę mu brakuje ciała, żebym powiedział, że jest taki sztos nad sztosy, to brakuje mu trochę ciała. Ten paradoksalnie Dimitri ma to ciało, ale znowu beczki ma mniej i opakowanie nie. Więc jak to w życiu bywa, nie można mieć wszystkiego, ale piwa naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobre, świetnie ułożone, to jest ważne. Nie są alkoholowe, nie są ostre, nie są palone. Zresztą generalnie chyba taki był zamysł, żeby te Risy były takie team słodyczka trochę. No i są. Nie no, świetnie się to pije, świetnie. Gładziutkie, mocna wanilia, taka słodycz częściowo podbijana przez tego to whisky, Tennessee whisky. Świetna czekolada, w Dimitriu mocniejsza. Świetne ciało. To dobra rzecz. Jeden i drugi jest dobry. Inaczej. Jeden i drugi jest bardzo dobry. Zawisza się, ociera o geniusz. Brakuje mu trochę ciała. Ale wracając do tego, co mówiłem przy Deep Dark Sea. Oba kładą podstawkę Marszala Żukowa po prostu na łopaty. Na łopaty. Więc jestem na tak, tego, nie no, proszę was, no nie możecie tego zrobić, żeby tego piwa nie było, no. To jest tak piękne. A Dimitri, bo wiem, że jest w sklepach, bo stoi sobie na półce, nikt się tam za bardzo za nim nie schyla. Niestety, to jest też wina etykiety, bo on nie mówi, że to jest sztos, nie? Nie mówi, bo tutaj nie ma nigdzie tego Barrel Aged wielkiego, Imperial Stout, no nie, jakieś tą małą czcionką Stout BA. Kto to wie, co to jest BA? Ja wiem, ale niektórzy myślą, że browamator. Żart. Oczywiście pozdrawiamy Ziemka. Słuchajcie, bardzo dobre piwa. Mam nadzieję, że to nie jest zamiana Zawiszy Czarnego w Dimitria. Jeśli jest, to zaklinam was, nie róbcie tego. Wasze zdrowie. Browarze Łańcut. Taki akurat dobrze się składa, że mogę dwa razy wasze zdrowie wznieść. I wasze zdrowie widzów. Powiem tak, bardzo dużo było degustacji przez styczeń i początek lutego. Wbrew moim wcześniejszym zapowiedziom, że będzie mało. Więc teraz będzie mało. Zamierzam wziąć się do roboty. Będzie więcej materiałów takich mniej degustacyjnych, czyli zobowiązanie. Będzie. Będą piwne style, będzie ważenie, będzie duży wyjazd, będzie 100 pytań. Nie wiem co jeszcze. Wasze zdrowie.